W poprzednich materiałach poznaliśmy kilka przydatnych metod, zarówno dla typu string, jak i dla typu daytime. Jednak czasem zdarza się taka sytuacja, że w naszym programie potrzebujemy użyć jakiejś logiki dla konkretnego typu, który jeszcze nie został zaimplementowany w budowanych metodach dla konkretnego typu. Załóżmy, że w naszej aplikacji bardzo dużo operujemy na datach, czyli na strukturze typu daytime i używamy dosyć często metody, która sprawdza, czy jakaś data mieści się w zakresie pomiędzy datą A a datą B. I oczywiście, tą samą logikę mielibyśmy w kilku miejscach w naszej aplikacji, i żeby nie powtarzać tego samego kodu, no to pewnie utworzylibyśmy jakąś pomocniczą klasę, która miałaby w sobie publiczną, statyczną metodę sprawdzającą właśnie tą logikę. Także, może dla przykładu, utworzę sobie taką klasę. Nazwę ją utils. I będzie to publiczna klasa, w której będziemy mieć metody pomocnicze, które jeszcze nie istnieją na konkretnym typie. Także, wracając do przykładu utworzę tutaj publiczną metodę, która sprawdzi, czy jakaś konkretna data mieści się w zakresie między datą A a datą B. Także będzie ona zwracać wartość boolean, oznaczającą, czy ta data mieści się w tym przedziale, czy nie. Także będzie to public bool o nazwie isDateBetween, do której przekażemy odpowiednio datę, którą chcemy sprawdzić, czyli jako dateTime. Przekażemy wartość date oraz dwie następne daty, czyli będzie to zakres także jako DATETIME FROM oraz jako DATETIME TO. I teraz z tej metody będziemy chcieli zwrócić następujące wyrażenie. Data jest pomiędzy zakresem FROM i TO, kiedy nasza wartość DATE jest większa od wartości FROM i jednocześnie DATE jest mniejsze od wartości tu. I teraz jeszcze, żeby odnieść się do metody isDateBetween z jakiegokolwiek miejsca w naszym kodzie bez utworzenia nowego obiektu klasy Utils, musielibyśmy oznaczyć tą metodę jako metodę statyczną słówkiem kluczowym static. I teraz dla przykładu w metodzie main, jeżeli nasz program wymagałby sprawdzenia, czy jakaś data jest w zakresie między datą a i b, no to odpowiednio Wywołalibyśmy klasę utils, a na niej metodę isDateBetween, do której odpowiednio przekazalibyśmy trzy daty. I oczywiście wynik z tej metody byłby wartością typu boolean. Nazwę na przykład isDateBetween. A do samej metody isDateBetween musielibyśmy przekazać jakieś trzy dowolne daty. Także może dla przykładu utworzę jakieś trzy daty. Niech to będzie. Wartość now, następnie wartość before, która będzie równa na. Subtract, i od daty daytime odejmiemy sobie jakiś time span reprezentujący 7 dni. Oraz jako trzecią wartość typu daytime utworzymy sobie wartość o nazwie after, która będzie równa days. Z wartością 7. OK, teraz do naszej metody isDateBetween moglibyśmy odpowiednio przekazać now, następnie before, oraz no, jako trzecią wartość przekazalibyśmy tutaj after. I w ten sposób, czyli używając metody isDateBetween z klasy Utils, moglibyśmy wykorzystać tą samą logikę do sprawdzenia, czy jakaś data jest pomiędzy dwoma innymi wartościami, bez powielania kodu. Jednak być może zastanawiasz się, czy nie jesteśmy w stanie wywołać tej metody, czyli is date between, bezpośrednio na wartości now. Czyli co byśmy chcieli osiągnąć? To następujące wywołanie: now, is date between, albo nawet może po prostu is between, do której przekazalibyśmy również zakres dat, czyli po prostu before after. i after. oczywiście is date between. Zwracałoby również wartość boolean w ten sposób. Ok, jak już wiemy, nasza zmienna now jest wartością typu daytime, no a daytime nie ma takiej metody jak isBetween. Jeżeli postawię kropkę po now, to pokażą, nam, to pokażą nam się wszystkie metody, czy też właściwości dla wartości typu daytime. I póki co możemy skorzystać tylko z nich. Jak widać, nie ma tej metody, którą akurat potrzebujemy w naszym programie, czyli isBetween. Także aby osiągnąć taki rezultat, w którym na wartości typu daytime wywołujemy jakąś naszą customową metodę, możemy skorzystać z mechanizmu extension methods, który umożliwi nam C-Sharp. Extension methods to po prostu metody rozszerzające dla jakichkolwiek typów. I dzięki nim będziemy w stanie uzyskać oczekiwany efekt. I teraz aby utworzyć extension method dla jakiegoś konkretnego typu, Będziemy musieli utworzyć publiczną, ostateczną metodę z konkretną składnią. Także może w klasie Utils. utworzymy sobie osobną metodę, która będzie naszą przykładową Extension Methods. Nazwiemy ją isBetween. I również ta metoda będzie przyjmować trzy wartości, czyli datę oraz zakres. I teraz, aby ta metoda była metodą rozszerzającą dla typu Daytime. To wymagane jest, aby do pierwszego argumentu, którym jest właśnie typ daytime, dodać słówko kluczowe this. I dodając to słówko kluczowe, pokaże się nam kolejne wymaganie, a konkretnie mówi nam o tym błąd extension method can be only declared in non-generic, non-nested static class. Czyli, aby taka deklaracja zadziałała, nasza klasa users również musi być statyczna. Także między słowem public, a słowem kluczowym class dodam jeszcze słowo kluczowe static. Jak widzisz teraz ten błąd kompilacji zniknął i możemy już użyć słowa kluczowego this. A klasa utils jest statyczna, a to oznacza, że nie będziemy w stanie utworzyć obiektu tej klasy, co swoją drogą i tak nie było od nas oczekiwane. Także mając taką metodę isBetween, która jako pierwszy parametr przyjmuje wartość this dla, wa dla typu daytime, Możemy teraz wrócić do programu. Jak widzisz Visual Studio nie podkreśla mi już tutaj błędu kompilacji, który wcześniej mówił o tym, że metoda isBetween jest nieznaleziona na, na typie datetime. Także jeżeli jeszcze raz podejrzymy, jakie metody ma teraz wartość typu datetime, to jak widzisz, pokazuje się teraz również tutaj nasza metoda isBetween oznaczona osobną ikonką informującą o tym właśnie, że jest to metoda rozszerzająca typ DateTime. Także w ten sposób w publicznej i statycznej klasie, tworząc publiczną statyczną metodę, która jako pierwszy parametr przyjmuje wartość ze słówkiem kluczowym this, jesteśmy w stanie napisać metodę rozszerzającą dla konkretnego typu. Także może jeszcze dla przykładu utworzymy sobie osobną metodę rozszerzającą, tym razem dla typu int. Która będzie podnosić konkretną wartość do kwadratu. Także jeszcze raz w klasie Utils utworzymy sobie publiczną, statyczną metodę i będzie ona zwracać wartość typu integer o nazwie na przykład squared, do której jako parametr przekażemy wartość ze słówkiem kluczowym this dla typu int o nazwie na przykład value. I w tej metodzie po prostu zwrócimy. VALUE razy VALUE. Także mając taką implementację metody squared w naszym programie dla jakiejś wartości typu int, czyli np. dla wartości równej 2, możemy teraz wywołać naszą metodę rozszerzającą bezpośrednio na zmiennej VALUE. Wspomnę jeszcze, że pisząc metody rozszerzające, jesteśmy w stanie dodać taką metodę rozszerzającą dla jakiegokolwiek typu. Czyli czy jest to klasa utworzona przez nas, czy jakaś klasa wbudowana, to nie ma znaczenia. Tak długo jak nasza metoda rozszerzająca będzie w klasie statycznej, a jako pierwszy parametr przyjmie wartość ze słowem kluczowym dis, to wtedy do dowolnego typu możemy dopisać metodę rozszerzającą.